Kamil Rybikowski i Paweł Kaźmierczak. Po przerwie wracamy z cotygodniowym podcastem poświęconym sportowi w naszym mieście i regionie. Oczywiście nieprzypadkowo zaczynamy właśnie teraz w drugiej połowie lipca, bowiem w Ostatni weekend zainaugurowała swoje rozgrywki. Druga liga piłkarska, mająca już także od tego sezonu sponsora tytularnego firmę bukmacherską BetClick, a więc oficjalna nazwa rozgrywek, w których to bierze udział drużyna KKS-u Kalisz, to BetClick, druga liga. I tak to już spotkania pierwszej kolejki odbyły się w miniony weekend. Za wyjątkiem jednego spotkania nie, odbyło się, nie odbył się mecz drużyny Wisły Puławy z drugą drużyną Zagłębia Lubin i może na chwilę nad tym, nad tym się jeszcze pochylimy, bo długo, przez kilka tygodni no zastanawialiśmy się w jakim składzie tak naprawdę ta druga liga Ruszy. Kilka klubów miało problemy licencyjne. Ostatecznie z, w ogóle nie do rozgrywek o, o licencję nie ubiegała się drużyna Radunii Stężyca. Radunia Stężyca po zmianach w samorządzie gminy Stężyca można powiedzieć odeszła od finansowania zawodowego. Sportu i Stężyca rozpocznie swoje, swoje zmagania od czwartej ligi. Wszystkie inne jednak kluby, które już ubiegały się o licencję, te licencje dostały. Chociaż w przypadku właśnie wspomnianej wcześniej Wisły Puławy też długo ważyło się to, czy po odejściu głównego sponsora firmy Azoty. Ta drużyna przystąpi do rozgrywek. Cóż, ta drużyna w dużej mierze jeszcze nie jest skompletowana, dlatego tutaj trochę PZPN poszedł na rękę działaczom z puław, przesuwając to pierwsze spotkanie. Mają oni tydzień dłużej na skompletowanie kadry, ale no. Ostatnie doniesienia są takie, że pławy będą starały się wystartować i podjąć tą rywalizację w drugiej Lidze. Dzięki temu, że drużyna ze Stężycy nie zgłosiła się do rozgrywek, pozostała w Lidze, mimo pierwotnego spadku, z Stochowa. Jednak trzeba powiedzieć, że to jest drużyna także z dużymi problemami ze względu chociażby na tym, że także tą kasą śmierdzi powiedzmy niespecjalnie, przez to Skra Częstochowa została um, ukarana odjętymi punktami, i tak to Skra Częstochowa zaczyna sezon z minus 7 punktów. Skra Częstochowa rozegrała swoje pierwsze spotkanie z rezerwami EKS-u, ale to spotkanie przegrała 3 do 1. Krótko mówiąc, można powiedzieć, że ta BetClick, druga liga, to taka trochę liga chorych zespołów. Różne te problemy się w tych klubach piętrzą. Przede wszystkim są to problemy finansowe. No tak, sporo tych zespołów ma gdzieś tam problemy łączyć koniec z końcem. Jeżeli chodzi o zespół z Puław, to na dzień dzisiejszy to jest do 22 lipca ten zespół nie pozyskał żadnego zawodnika odeszli tak naprawdę wszyscy ważni zawodnicy, którzy występowali na wojskach drugoligowych w zeszłym sezonie w zespole Wisły Puławy no bo to są zawodnicy te tak ważni dla tego zespołu jak Klichowicz, jak Jan Flak boszny obrońca czy chociażby były kaliski napastnik Piotr Giel, który niedawno poinformował, że rozwiązał też kontrakt za porozumieniem stron z zespołem z Puław i jest dzisiaj wolnym zawodnikiem. Tak jak mówię, no, liga już wystartowała, Puławy teoretycznie w nie pozyskały jeszcze żadnego zawodnika. Co prawda, dzisiaj, mm, dzisiaj światło dzienne ujrzała informacja, że znaleźli trenera. Jest to Maciej Tokarczyk, który ostatnio pracował w Stali Łańcut, czyli zespołu też niższej klasy rozgrywkowej. No zobaczymy, jak się w najbliższych dniach właściwie ta sytuacja w Puławach potoczy. Wiadomo, że po odejściu sponsora głównego, jakim była grupa Azoty. Na pewno tam, no, jeżeli chodzi o pieniądze, jest bardzo przeciętnie. No bo jednak to wiadomo, główny sponsor, państwowe pieniądze, więc też na to na pewno stabilne, solidne finansowanie, no, którego teraz po prostu w tym klubie zabrakło. Co do pozostałych zespołów, to tak. no Wspominałeś o skrzeczeń Stochowa, tam również Eksodus po spadku na początku, tak? No bo wiadomo, Skra spadła do trzeciej ligi. Ostatecznie utrzymała się, tak jak mówisz, za, za sprawą tego, że Radunia się nie zgłosiła do, do ligi, więc tutaj kolejny zespół z problemami finansowymi, Wspomina, wspomniane również ujemne punkty, nie pomagają na pewno temu zespołowi w walce tam, takie te pierwsze, w tych pierwszych meczach, będzie to jednak z tyłu go wysiedziało, no muszą nadrobić te 7 punktów, a ten, to spotkanie z ŁKS-em dwa ludzie rozpoczęli w najgorszy możliwy sposób, bo po 5 minutach już przegrywali 2 do 0, więc no, później w 48 minutach, jeszcze Ślęzak strzelił swoją drugą bramkę i było 3 0 i temat był właściwie można powiedzieć, że już zamknięty. Taka jeszcze ciekawostka odnośnie meczu z stochowa. Zespół z Częstochowy nie przeprowadził w tym spotkaniu ani jednej zmiany. Zastanawiam się, czy to ze względu na to, że ta kadra też jest wybrakowana i nie ma jakościowych zmienników, czy może po prostu decyzja tenera. Myślę, że to jest ciekawostka, którą też można warto zgłębić. Można się gdzieś tam poszukać, jak to wyglądało w tym spotkaniu. I tak jak mówisz, no tych zespołów z problemami finansowymi jest więcej. Wiele się mówi o Hutniku Kraków, że tam też zaczynają się robić problemy. Eee, psy. Nie jest tajemnicą poliszynela, że w kaliskim klubie sportowym też nie jest za ciekawie. Na pewno o tym też porozmawiamy w dalszej części tego podcastu. Więc na pewno sporo zespołów, które faktycznie ma, ma problemy i w najbliższych tygodniach będą się ważyć trochę losy tej druży tych drużyn, jak to będzie wyglądać. Bo jeżeli mówimy na przykład właśnie o Kaliszu, o, o KKS-ie, to patrząc na Ławkę rezerwowych niedzielną, no miałem duże wątpliwości, jeżeli chodzi o jakość. A koniec końców nie wyszło wcale tak najgorzej, o czym za chwilkę pewnie tak, powiem. To do tego meczu jeszcze przejdziemy. No właśnie, jeśli chodzi o te problemy kadrowe, wiązane oczywiście z problemami finansowymi Stochowa i Wisły, Puławy to znamienny. Był skarb kibica drugiej ligi wydany przez przegląd sportowy i po prostu przy tych dwóch klubach ta to miejsce, gdzie normalnie powinna być wpisywana kadra, było bardzo mocno wybrakowane. Tam dosłownie jakieś pojedyncze nazwiska tak naprawdę białe plamy. No cóż, tej skrze częstochowa zdecydowana większość piłkarzy to juniorzy nie pamiętający jeszcze XX wieku, bo urodzeni zazwyczaj właśnie już po roku 2000, czyli piłkarze 20 maksymalnie 20-paroletni a jeśli nie, nie, nie młodsi, bo, bo także jej roczniki na przykład 2007, tak, występowały w tym spotkaniu. Zobaczymy, co będzie z tymi puławami. Tam pojawiały się pewne plotki, które jednak zostały zdementowane o tym, że być może byłby to jakiś klub filialny Motoru Lublin, ale myślę, że Motor Lublin, patrząc na to, jak zaprezentował się w swoim debiucie z Rakowem Częstochowa, to myślę, że ma wiele swoich problemów. Nie potrzebuje jeszcze chyba problemów Puławskich sąsiadów z Lubelszczyzny. Ale dobrze, zajmijmy się przede wszystkim Kaliskim Klubem Sportowym, chociaż najpierw może wspomnijmy troszeczkę o ostatnim rywalu drużyny Woźniaka. No nie ukrywamy, że my wczoraj nagrywamy to spotkanie w poniedziałek, nagrywamy ten podcast w poniedziałek. Byliśmy na meczu w Szczecinie, dokładnie w północnej dzielnicy Szczecina dzielnicy o nazwie Skolwin. No i da się ukryć, że wczoraj dla tej dzielnicy no wydarzyła się pewna historia. Było to na pewno wydarzenie na wskroś historyczne w awans tej osiedlowej drużyny i to wcale nie jest żadna ujma, bo sami kibice tak ten klub nazywają Osiedlowy Klub Sportowy Świt Skolwin. Mm. Słowo przaśnie myślę, że najbardziej pasuje, chociaż tak pozytywnie. Przaśnie, jeśli chodzi o to, jak wyglądała otoczka tego meczu w Skolwinie. Nie wiem, czy chcesz opowiedzieć troszeczkę o infrastrukturze w północnym Szczecinie? Przaśnie to myślę, że jest trafne określenie. W ogóle czy atmosfera na tym meczu świetna. Ja myślę, że uwielbiam takie, takie spotkania. Myślę, że ten wyjazd do Szczecina będę wspominał jeszcze no długo, bo warto było tam sobie pojechać. Trochę odskocznie od tej takiej dzisiejszej mm, trochę plastikowych tych stadionów takich nowoczesnych. co to... się lubi against modern football, to moim zdaniem wizyta w Skolwinie jest dla niego takim polskim punktem numer jeden. Tak, zdecydowanie. No nie <noise> wiem, no, oczywiście, my to, oczywiście teraz trochę humorystycznie powiemy, ale znajdźmy drugi stadion, w którym tak zwany zestaw z kiełbasą jest po 6 zł, to jest y, wyczyn. A tam y, to po prostu było. Y, Fajni, tacy optymistycznie nastawieni ludzie, jeżeli chodzi o, o tutaj też o pracowników tego klubu, na, na, na prędce zrobione trybuny, bo oni to robili w tym tygodniu, bo w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu klub dostał zgodę na przeprowadzenie tego meczu właśnie na swoim domowym stadionie w dzielnicy Skolwin. Pierwotnie ten mecz miał być rozegrany na obiekcie pogoni Szczecin, no ale jednak klub dostawił trybunę. Trybunę prasową również, która była dosyć zabawna, ale to wiadomo, to wszystko było na szybko robione. Oni chcieli, widać, że zagrać u siebie, tak? To, to było ich absolutnie kluczem. Pewnie murawa mogła być lepsza. Nie... Pewnie tak. No, było tam sporo jakichś braków, natomiast widać taki takie optymizm, takie radość z tego, że oni jednak w tym, na tym poziomie centralnym są. I to jest chyba bardzo ważne w dzisiejszej pizze, bo czasem się o tym zapomina. Trochę te, gdzieś, gdzieś te pieniądze yy, w tym dużym, takim globalnym świecie yy, zabijają taką radość z piłki, a mam wrażenie, że tam, właśnie w tym, w tym klubie z to tam radość z tej, z, tego, z tej piłki była naprawdę olbrzymia. Kibice, ja tam kibice świetni, ja tam doping 90 minut, ja rzadko spotykane, spo... ja jedąc na ten mecz absolutnie się tego nie spodziewałem, a tutaj żywy dość doping, ciekawe przyśpiewki, to własne, co nie jest domeną takich niższych klubów, to były ich własne autorskie przyśpiewki, a nie ściągane z dużych klubów piłkarskich, naprawdę bardzo przyjemny, sympatyczny mecz, jak mówię, życzę zespołowi ze na jak najlepiej. Tak, ja też podsłuchiwałem. Czy, byłem przy okazji gdzieś tam rozmów z, z, tymi, z tymi osobami, które były na meczach. Widać, że po pierwsze, bardzo duża część tych osób była na meczu pierwszy raz. To są ludzie, którzy nie wiem, chodzą na pogoń szczecin, to było widać. Teraz byli tutaj w Skolwinie. Była taka grupa, właśnie, że oni się mocno czują zidentyfikowani z tym swoim właśnie osiedlem, i jakby stwierdzili, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Dlatego przyszli faktycznie zorganizowana grupa kibicowska z bębnem, z, z przyśpiewkami przez całe 90 minut, nawet z klubową maskotką. Powiem szczerze, tej osobie to od tego, która przebrała się za takiego szczecińskiego gryfa, który jest maskotką. Świtu, no to bardzo współczuję, bo to było w słońcu około 50 stopni wczoraj. A ten e, strój do najchłodniejszych e, nie należy, no raczej dodaje jeszcze temperatury. No a więc ta maskotka też ubawiała gdzieś tych trochę młodszych kibiców Świta z Kolwin. No cóż, można też zauważyć, że sporo oficjeli byli oni wyczytywani w pewnym momencie, wiceprezydenci miasta, radni, radni także sejmiku województwa, więc no mam nadzieję, że gdzieś tam działacze Świtu z wykorzystają to swoje 5 minut i gdzieś jakieś środki na polepszenie tej infrastruktury się znajdą, bo Oczywiście, można było mieć spore, sporą do, dozę wyrozumiałości. Mecz w trudnych warunkach, no praca naprawdę, bo po pierwsze, bardzo wysoka temperatura, no ale też gdzieś te warunki no, odbiegały troszeczkę od, powiedzmy, standardów nawet drugoligowych, ale, mimo wszystko, mm, na pewno wiele pozytywów można powiedzieć o. Tym, że na prędce udało się i zorganizować konferencję prasową w takim normalnym stylu, też na, na takim balonowym boisku. Były też do kupienia mm, gadżety klubowe, to te, i to całkiem sporą ilość było, i od szalików po koszulki, po jakieś, więc widać, że ten klub jakby już funkcjonuje na takim poziomie, że no, ci kibice mają się w co ubrać i tak dalej, i tak dalej. No minusem jest to, o czym wspomniał trener Woźniak na konferencji prasowej. To jest oczywiście kwestia, szatni. Te szatnie też były gdzieś na jakiś tymczasowych kontenerach. No, i kaliscy piłkarze przerwę tak naprawdę musieli spędzić na chodniku. Tam zwrócił uwagę na jakieś muszki, które gdzieś tam latały po tej szatni. Widać, że tutaj trener. Woźniak musiał to zasygnalizować. No, można mieć oczywiście trochę wyrozumiałości, ale no jednak szatnia to standard nie tylko na poziomie drugiej ligi, ale także w niższych ligach. Jakby rozumiemy trybuny, rozumiemy jakieś problemy z miejscami dla prasy, no bo to jest dla świtu z rzecz nowa. No ale jednak czy to w B-klasie, czy to w trzeciej lidze, czy to w drugiej lidze, no jeśli przyjeżdża dużo na gości, to dobrze, gdyby ona miała godne warunki do tego, żeby się przebrać i przygotować do meczu. Zgadzam się w 100% Kamil. Myślę, że Świt Skolwin w najbliższym czasie te wszystkie braki, błędy, które popełnił w trakcie tej pierwszej kolejki, naprawi. Skąd taką mam pewność? To pamiętam też w rozmowie już z byłym tenerem KKS i byłem szkoleniowcem Świtu Skolwin z Pawłem Ozgą. On mówił, że to jest pracownicy tego klubu. Szefostwo, właściwie. Ludzie, którzy mają pomysł na ten klub i oni będą go, oni powoli go krok po kroku budują, więc wydaje mi się, że w to przeciągu kilku tych następnych kolejek jednak oni sobie poradzą z tymi problemami, jakie, jakie mieli właśnie w związku z organizacją tej pierwszej kolejki Betlik Drugiej ligi. Ciekawy zespół zbudowany, jeżeli chodzi, o takie, jeżeli chodzi o kadrę. Bardzo interesujące transfery, między innymi. Kalenik z KKS-u Kalić tam przeszedł, ale to, to akurat nie jest naj, najciekawsze nazwisko, które przyszło do, do zespołu ze Szczecina, bo chociażby Jonathan Strauss, były młodzieżowy reprezentant Polski, ostatnio w Radunii Stężycy, Aaron Stasiak, zawodnik, który tą drugą ligę zna jak własną kieszeń, Bartłomiej Kacprzak, olbrzymie doświadczenie również ekstraklasowe, rządził, dzielił w środku pola razem z kapitanem Wojdakiem, który strzelił piękną bramkę Wyrównującą, no, która niestety zabrała kańskiemu zespołowi trzy punkty. Także, tak jak mówię, wydaje mi się, że Świdzkolwiek nie będzie, właściwie to już dzisiaj jest Świt szczecin, bo pod taką nazwą oficjalnie już występują, już nie Świdzkolwiek, no właśnie Świt szczecin. Wydaje mi się, że to nie będzie zespół, który będzie walczył o utrzymanie, tylko coś, coś takie, mam jakieś dziwne wrażenie, że zakręcą się przynajmniej w górnej połówce tabeli, a, jak, a nawet jak nie wierzę, jak zakręcą się gdzieś koło misa barażowego, bo wydaje mi się, że tam, tam jest pomysł na tą piłkę. Yy, tak jak mówię, z, tego, z rozmów takich właśnie o, wokół klubu słyszę, że jest to, że ludzie, którzy się zajmują po prostu zarządzaniem tym, tym zespołem, mają głowę na karku. Yy, więc ja, tak jak mówię, Szwicz Szczecin yy, wydaje mi się, że będzie drużyną, która będzie walczyć w tym roku. O, tak jak mówię, no, górną połówkę tabeli przynajmniej. Nie, więc ten punkt yy, wydaje się wywalcza na trudnym terenie którego się pewnie w dalszej perspektywie może Kaliski Klub cieszyć. Tak, y oczywiście są pewne rzeczy, które no mogłyby dziwić, bo jak ktoś by spojrzał tak z marszu na to spotkanie, no to z jednej strony widzi Beniaminka, który debiutuje na szczeblu centralnym, z drugiej strony widzi drużynę, która teoretycznie była no, o krok od y Ligi Wyżej, więc no, teoretycznie tak... Na pierwszy rzut oka, no to faworytem tego spotkania powinien być zespół z Kalisza. Ale im dłużej, że tak powiem, można było przyglądać się szczegółom, to tym więcej wątpliwości się pojawiało, bo słusznie zauważyłeś o tym, że klub ze Szczecina mocno poważnie potraktował ten awans do ligi centralnej i jednak ta kadra została na rzecz właśnie grania w tej drugiej lidze bardzo mocno wzmocniona. A jeśli chodzi o. Kaliski klub sportowy, no to tutaj znaków zapytania było dużo i ten skład naprawdę wyglądał mocno odmiennie od tego, do czego to, co widzieli kibice w zeszłym sezonie. I oczywiście część tych eksperymentów w tym wczorajszym meczu wynikało z tego, że niektórzy piłkarze są w klubie, ale z powodów zdrowotnych nie mogli zagrać. Tutaj oczywiście chodziło o Kamila Koczego, Nestora Gordilo i o Macieja Krakowiaka. To trójka piłkarzy, którzy nie byli dostępni, no, ale nie da się ukryć, że także kilka znanych nazwisk pożegnało się z klubem w trakcie przerwy wakacyjnej między innymi tutaj czy to Wysokiński, czy Hubert, Hubert Sobol, to są chyba dwa najbardziej takie znamienne nazwiska, jeśli chodzi o tych piłkarzy, których w Kaliszu już nie zobaczymy. No tak, a zastępcy na papierze no nie szarujmy się, nie zachwycają. Jeżeli tak patrzę, tylko na, mówię, na poprzedni sezon, przynależność tych zawodników do, do klubu, no to Szału, szału te nazwiska mm, nie robią. No bo przejdźmy po kolei. tak. Zacznijmy od pierwszej zmiany w przerwie. Wchodzi młody 18-letni Andruszko, który w zeszłym sezonie był zawodnikiem drużyny rezerw Rakowa Częstochowa, która spadła z trzeciej ligi. Tam wystąpił tylko w jednym spotkaniu, bo, no, ze względu na to, że on głównie grał w centralnej lidze juniorów. Tylko, że zespół Rakowa też spadł z tej Centralnej Ligi Juniorów, co trochę, no dwa spadki w jednym sezonie młody zawodnik zaliczył. Idąc dalej, Mikołaj Chaciński, zawodnik trzecioligo, z trzecioligowego Starogardu Gdańskiego, napastnik, no całkiem przyzwoitą zmianę, mi się dosyć podobał. Taki widać, że zawodnik, który chce, by, chce być pod piłką, dużo walczy, raczej pozytywna zmiana. W bramce nie było Krakowiaka, był Maksymilian Ciołek. Kibice wy, chyba wybrali go już na zawodnika meczu. Chyba szczególnie za tą jedną interwencję z pierwszej połowy, która faktycznie y, fenomenalna na, na refleks. Strzał z kilku metrów odbił bardzo dobrze. No Tutaj taka parada można powiedzieć na notę. Poza tym na pewno miał... Jaki jeden minus mógłby znaleźć u młodego bramkarza KKS-u? Mam wrażenie, że trochę niepewny w drugiej połowie, szczególnie przy dośrodkowaniach, przy stałych fragmentach gry, miał problem z oceną sytuacji. Pewnie bardziej doświadczony Bramkarz, może trochę wyższy, troszkę wyższy, wychodził do tych piłek trochę częściej. Chociaż na obronę tutaj też trzeba powiedzieć, że piłkarze Świtu Szczecin bardzo dobrze egzekwowali te swoje stałe fragmenty gry. Widać, że oni grali pod nie przez całe spotkanie, bo te piłki były rzucane w punkt i robili dużo zamieszania. I z ta, taka drożona, która. Bardzo dobrze nauczyła się grać pod faul. Tak. Widać było, że tutaj sprawiali problemy piłkarze Świtu Kaliszanom, bo sam fakt, że Świt zakończył ten mecz jedynie z jedną żółtą kartką, a aż czterech piłkarzy KKS-u Tom te kartki zobaczyło o czymś, o czymś to mówi. Po prostu bardzo dużo takiej gry, właśnie na styku, tak, żeby gdzieś sfaulować, mieć stały fragment gry i próbować z tego stałego fragmentu gry strzelić bramkę. Jakby prze, przejrzeć na przebieg tego spotkania, no tam wydaje mi się, że ten remis po pierwsze należy mocno szanować, bo, bo, bo jednak, mimo że to Kalisz prowadził. To Świt przez zdecydowaną większość tego meczu prowadził grę i był zespołem po prostu aktywniejszym w tym spotkaniu. To jest pierwsza rzecz. No i druga jest właśnie taka, że no dwie rzeczy były jednak bardziej negatywne dla. No bo po pierwsze, ilość nowych piłkarzy i ten, no, widać bardzo dużą taką przejściowość, jeśli chodzi o składy, skład KKS-u, no bo. Tutaj pewnie jeszcze ten skład będzie się docelowo zmieniał. No i też nie da się ukryć, no warunki do gry bardzo trudne, naprawdę bardzo upalne popołudnie, gra w pełnym słońcu. Jeszcze gdzieś te problemy infrastrukturalne, czyli wydaje mi się, że tam nawet nie wiem, przed meczem, w przerwie, po meczu pewnie o jakiś sensowny prysznic było, było pewnie ciężka, tak szczerze mówiąc sobie później wracając z tego Szczecina, nie widząc ten skwart, to, to trochę współczułem tym piłkarzom, nie wiem jak oni wracali, no bo przecież hotel już na pewno już przestał nie, już obsługiwać rezerwacje, a, a myślę, że tutaj Jakiejś odnowy po tym meczu trudno się spodziewać, więc pewnie, pewnie ta podróż, długa przecież do Kalisza około 5 godzin autokarem pewnie no, była w takich warunkach dość, dość, dość trudnych. Więc myślę, że ten punkt należy, należy szanować. No i oczywiście zastanowić się, co może nas czekać w przyszłości. Plusem jest to, że no, kolejne spotkanie wydaje się już dużo. Proszę, bo rywalem będzie wspomniana już podczas tego podcastu Scra Częstochowa, czyli Drużyna. No, z problemami, przy którym kaliskie problemy, które też są istotne, wydają się niewielkie. Owszem, ale widzę też sporo tutaj problemów w naszym zespole. Największy, myślę, że taki punkt zapalny to jest jednak środek pola. W meczu ze Świtem Szczecin wystąpiło o dwóch środkowych pomocników nominalnych. To był Wiktor Staszak oraz ściągnięty z Motoru Lublin Piotr Kusiński. Piotr Kusiński to zawodnik, który grał w ostatnie dwa sezony właśnie w zespole z Lublina. Grał, to jest też duże słowo. Chciałem sezonie, to powiedzieć, że raczej był piłkarzem. Ostatni sezon, jeden mecz, ale też ze względu na kontuzję. Ale wcześniej rok wcześniej, kiedy jeszcze Motor był w drugiej lidze, to był jednak zawodnik głównie rezerwowy. Nie miał nie, miał, nie był zawodnikiem pierwszego składu ten Gonzalo Fejo. Raczej wchodzący, więc no właściwie można powiedzieć, że no ten rok, ostatni, półtora, takie trochę bez, bez gry. Miał swoje momenty. Yy, zawodnik, był zawodnik motoru, właśnie Kusiński, potrafił gdzieś tam zasekurować yy, przeciwnika. Mam więcej, więcej wątpliwości to do Staszaka. Yy, to też nieprzypadkowo jest tak, że ten zawodnik niby jest w kadrze od dwóch lat w KKS-ie. A jednak nikt od pierwszej minuty w tym zespole nie wystąpił. To jest młody zawodnik, bo to jest raptem 18 letni on w tym roku skończył 18 lat. Wiadomo, nie ma też go co za bardzo krytykować. Ale zastanawiam się, czy akurat pozycja środkowego pomocnika to jest jego pozycja, dlatego na to, że no, on ma po prostu dość duże braki fizyczne i wydaje mi się, że tu będzie jakiś problem. Myślałem, że on przez, jeżeli będzie grał, to raczej na tej pozycji powiedzmy tej fałszywej dziesiątki, czyli tam, gdzie grał to Porkiewicz. Też nowy zawodnik ściągnięty z Jagiellonii Białystok, a więc w sumie mistrza Polski. Nawet zaliczył jeden występ w Ekstraklasie w tym, sezo w tym zeszłym sezonie. Yy, więc tutaj widzę du duży problem w tym środku pola. No a wiadomo, że nie zagrał Adrian Cierpka. I tu jest właśnie doskonałe pytanie, co dalej z Adrianem Cierpką. Były głosy, że yy, no nie ma ważnego kontraktu z klubem. Takie, takie się plotki yy wokół, wokół klubu pojawiały. Yy, zap ja zapytałem się na konferencji... Po tenera e, meczu Woźniaka, co się dzieje z Adrianem Cierpką. No i na, ten powiedział dosyć enigmatycznie, że na dzień dzisiejszy nie bierze go pod uwagę, jeżeli chodzi o skład klubu. No, czyli oznacza, że on tak naprawdę jest na ten moment poza, poza zespołem. Chociaż przypomnijmy, że na przykład w sparingu ze Sokołem Kleczew Cierpka grał. Więc on jeszcze, więc on w Kaliszu, mówiąc krótko, fizycznie jest, ale grać w tym klubie na razie nie może. E, no ze względu na to, że być może faktycznie problemem jest to, że nie ma, nie ma kontaktu z klubem, bo przypomnijmy, klub nie podawał przy ściąganiu w zeszłym roku doświadczonego pomocnika, jak długa to jest umowa. Domyślamy się, że była to roczna umowa, pewnie, która mogła być przedłużona przy spełnieniu odpowiednich warunków, czyli liczba minut występów w lidze, no ale niestety klub nie, nie, wówczas nie podawał takich informacji, więc nie mamy tej, tej wiedzy, jak długi był kontrakt sierpki, czy on jeszcze po prostu obowiązuje. Nie, no raczej wszystko wskazuje na to, że on po prostu nie obowiązuje. No i teraz pewnie kwestią przyszłości jest to, czy tutaj władze klubu. Mamy od kilku tygodni nowego prezesa Marcina Szymczyka, byłego prezesa chociażby GKS-u Bełchatów. Czy tutaj władze klubu dogadają się z Ciepką, czy też będą szukali kogoś na jego miejsca? Ciepka znajdzie sobie inny klub. Na razie wydaje się, że sytuacja dzierżka. Cierpki jest w takim trochę mm, zawieszeniu, to znaczy facet jeszcze nie odszedł z klubu de facto, ale rzeczywiście, na papierze, jest poza klubem, gdyż no, bez ważnego kontraktu, oczywiście, grać w zespole z Kalisza. Nie może. A przypomnijmy, że jednak ten środek Pola został naprawdę potężnie yy, osłabiony, no bo odszedł i Wysokiński. Można mówić o Kaleniku wiele rzeczy, ale to jednak był też zawodnik, który tam gdzieś wchodził na tę zmianę. Odszedł Bednarski, kolejny zawodnik, który był prawda, tylko wypożyczony, ale no był ostatnie pół roku w klubie. Czyli odchodzi się trzech zawodników do środka Pola. No i ściągamy. Nie chcę mówię. Ja na razie nie chcę oceniać tych zawodników, bo daj, dajmy im szansę. Bo może Wysokiński też przychodził z czwartej ligi i, i na papierze nie wyglądał ciekawie, tak? Więc może Mateusz Andruszko jest faktycznie naprawdę wielkim talentem i w najbliższych kolejkach obja obja objawi się jako naprawdę dobry zawodnik, bo grał całkiem niezła ta zmiana. Zagrał 40, 45 minut tej drugiej połowie. Biegło, wyglądał nieźle. Próbował się podłączać tą lewą stroną boiska, więc ja daję tym zawodnikom szansę. Na pewno nie będę ich skreślał od razu ze względu na to, że grali w ostatnio w klubach no, raczej z niższych lig. Natomiast tak jak mówię, no, na papierze wygląda to dosyć przeciętnie. Liczę na to, że jednak ten środek zostanie wzmocniony. Czy to nowym zawodnikiem, czy ten kontakt z cierpką po prostu, czy Cierpka zostanie w klubie? Ja mam, po prostu, mam dużą nadzieję, że tak. Tym bardziej, że on ostatnie mecze za trenera Woźniaka, które on przy, y, grał w zeszłym sezonie, to była jakaś zwyżka formy. Był, to był lepszy Cierpka niż za trenera Ozgi, i tutaj chyba nic się no nie ma, się, nie ma się z czym kłócić. Po prostu Cierpka dawał więcej też akcentów takich ofensywnych, brał więcej nad siebie. Odpowiedzialności w grze, i, i wydaje mi się, że to zawodnik, który też tutaj z pobliska, no bo z Ostrowa Wielkopolskiego, pewnie zależałoby też na, na tym, żeby zostać tutaj gdzieś niedaleko, gdzieś blisko domu rodzinnego. I dobrze było, żeby ten tak doświadczony zawodnik po prostu został w klubie, bo na razie w środku pola tego doświadczenia po prostu brakuje. No tak, może ta bliskość domu rodzinnego cierpi, będzie być tutaj atutem, no bo jednak faktycznie jeśli chodzi o piłkę taką drugoligową, no to te inne kluby są dość odległe od, od Kalisza, więc to jest chyba taki element, który trochę sprawia, że część piłkarzy, którzy jakoś już się zżyli z naszym miastem, w tej kadrze grają, bo nie ukrywajmy, no pewnie taki Mateusz Gawlik, czy Bartosz Kieliba, czy, czy chociażby Maciej Krakowiak, może gdyby już w tym Kaliszu się tak mocno nie zakorzenili, no to pewnie jakiś, po którymś sezonie może by miasto nasze opuścili, a jednak no zwłaszcza czy to Gawlik, a nawet już od jakiegoś czasu Krakowie, no te kilka sezonów w zespole kaliskim występują. No trzeba jeszcze dodać, że ty wspomniałeś o środku pola, no są też problemy z napastnikiem. Po odejściu Huberta Sobola w tym momencie trudno doszukiwać się takiego no, prostego następcy. Oczywiście przyszedł do klubu z gadywanka, skąd to nie jest specjalnie trudne. Jeśli chodzi o transfery KKS-u Kalisz, myślę, że tak, co druga odpowiedź Arka Gdynia jest zawsze prawidłowa, no i w tym przypadku jest. Czyli Marcel Szymański, który przyszedł do klubu z Arki Gdynia, no, piłkarz także raczej sobie, też jeszcze młody, rocznik 2005. Jakoś specjalnie sobie w tej arce nie pograł. No, to jest piłkarz, który ma na swoim koncie trzy występy w fortuna pierwszej lidze. Czy to jest jakiś zastępstwo dla Huberta Sobola? Trzymamy kciuki, ale chyba jeszcze nie ta para butów. Ale no, oczywiście poczekajmy, co będzie. Przyszłości, czy te, ta linia ataku także zostanie wzmocniona? Znaczy, no, teoretycznie, w zeszłym stanie też by mówiono, mówiono, że no, Giela ciężko będzie zastąpić, że Cobol zastąpił go. No, też miał jednak okres w swojej karierze dość słaby. Szymański głównie grał w zeszłym roku w, w Celiotce, w Centralnej Lidze Juniorów. Tam strzelił chyba 13 bramek dla Arki Gdynia, która raczej była średniakiem w, w tej lidze juniorskiej. Zawodnik, który w wieku 16 lat był już w Kadrze Radomiaka Radom. Wtedy jeszcze pierwszoligowego, grającego właśnie w Fortuna pierwszej lidze. Więc na pewno duży talent swojego czasu. Gdzieś tam pewnie w tej piłce seniorskiej chciałby już więcej pograć. Natomiast no, jakieś tam są, mm, są problemy z przebiciem się właśnie w piłce seniorskiej. Był młodzieżowy reprezentant Polski chyba do lat 17, jeżeli dobrze pamiętam. Także jakieś tam, tak ja mówię, jest takie juniorskie CV ma. Doświadczenia na poziomie seniorskim specjalnie nie ma. Ten mecz faktycznie w jego wykonaniu dość słaby, żeby mi powiedzieć, trochę taki występ, którego raczej nikt nie zapamiętał. Przegrywał głównie pojedynki fizyczne z tymi zawodnikami rosłymi stoperami świtu. Próbował gdzieś tam czasem trochę głębiej zejść po piłkę. Czasem zmieniał się z Bartkiem Putno na tej pozycji dziewiątki, czy to z Toporkiewiczem, tam były takie roszady. na tej pozycji, natomiast na koniec końców nic z tego specjalnie nie wynikało. W 72. jest został zmieniony przez wspominanego już wcześniej przeze mnie i to naprawdę niezła zmiana, przyzwoita taka e, zawodnik. Mam wrażenie, że jest trochę z zębem, gdzieś tam powalczył chyba bardziej jednak fizycznie z, z tymi rosłymi stoperami e, zespołu ze Szczecina. Zatem no, zobaczymy w najbliższych kolejkach, jak to się ułoży. Pamiętajmy, że w zeszłym sezonie poza Sobolem nie mieliśmy żadnego strzelca. Bo o ile Filip Szewczyk był dobrym drugim napastnikiem, jako do rozbijania e, obrońców rywalnie, no, to jednak on no, nie strzelał tych bramek, tak? no, Miał jedną bramkę zaledwie w lidze. E, I chyba jedną w pucharze. A nawet może nie, nawet nie strzeli bramki w bramkę. No i bramkę... też trochę słabsza forma Gordillo była przez Tak, więc no, ktoś tam się może wykreuje, zobaczymy. No czasem Czasem z braku laku nagle się, może Bartowiej Putno w czwartym sezonie odpali jak, jak nigdy przypomnimy. On przechodząc do, do Kalisza miał chyba w 17 spotkaniach trzeciej ligi 15 bramek, coś takiego, więc on na pewno bramki strzelać umie. Strzelił przepiękną bramkę Czy... w tym niedzielnym spotkaniu, więc no, zobaczymy, zobaczymy jak, Czy... będzie, jak się rozwinie. Ja mam takie dosyć pozytywne nastawienie do, do tego, jak ten zespół będzie wyglądał. Oczywiście będziemy to weryfikować po, co tydzień, natomiast. Nie wiem, wydaje znaczy, mi się, no, że będzie ok. Prawda jest taka, że jeśli jeszcze wróci tych kilku piłkarzy, którzy nie byli dostępni, yy, mam nadzieję, że sprawa z cierpką zostanie yy, także rozwiązana pozytywnie. No to jeśli chodzi o pierwszy zespół, pierwszą jedenastkę, to nie będzie wyglądało to jakoś tragicznie, bo, bo będą to piłkarze. Znani, w miarę, w miarę sprawdzeni, jakby na placu boju. No większym problemem, którego, którym mamy, no to jak się spojrzy na ławkę rezerwowych, no bo trochę tutaj, no nie, nie, nie oceniając tych zawodników, no to jeśli chyba najbardziej doświadczonym piłkarzem na ławce rezerwowych był wczoraj Wojciech Maroszek, rocznik 2006. To, nie najlepiej, no, to widać, że no, mieliśmy tam po prostu y, przykład piłkarzy bardzo słabo doświadczonych y, i sam fakt, że trener Woźniak w spotkaniu arcy trudnym pod względem warunków y, atmosferycznych, gdzie, no bądźmy szczerzy, no, najlepsi piłkarze mieliby problem z utrzymaniem w tych warunkach w dobrym tempie 90 minut, on nie wykorzystał pięciu zmian. To też moim zdaniem o czym świadczy, bo warunki były takie, że gdyby myślę, że ten, ta ławka była dawała jakąś jakość do tego, że ta, te zmiany coś dadzą, to myślę, że tutaj te pięć zmian byłoby. Ja to myślę, że to są były też inne powody, dlaczego ten wozian nie wykorzystał tych pięciu zmian. Przykładowo na ławce był koczy, o czym ten wspomniał na konferencji. Był konsultowany, więc pewnie było tak, że gdyby tam komuś innemu za nogę urwało w to czas tego spotkania, to ten koczy pewnie wszedł mam wrażenie, że z Janiakiem też może być podobna sytuacja, bo on jest w klubie od dłuższego czasu, ale nie grał w sparingach, więc no, zakładam, że też jakiś tam uraz i on po prostu pojechał tam na zasadzie na sztukę. No w sumie tak, i wtedy by został tylko nie, młody Wojciech Karasiewicz. Karasiewicz tak. no, jeden moim punktuś, zdaniem to są raczej... Nie liczący te... drugiego bramka, trzeciego bramkarza do facto KKS. Tak, także wydaje mi się, że to raczej to były powody, dla których ten... Boźniak nie, nie zrobił więcej. się to, to jest tylko gdybologia, tak? Nie wiemy na 100%. Możemy, możemy sobie tylko zastanawiać się nad, nad tym. Natomiast tak, no, kadra jest dość wąska, ale wróci jeszcze Gęsior. Tak, trzeba o tym pamiętać. Wróci Smoliński, który teraz bawał za, za kartkę. Wróci Krakowiak. Naprawdę, obronę mamy, uważam, że całkiem przyzwoitą. Trzeba martwić o ten środek pola i liczyć, że ten cierpka zostanie. To myślę, że to jest zawodnik absolutnie kluczowy i oczekuję, że jednak poro porozumie się z, z Adrianem, bo, bo, bo tutaj tego takiego doświadczonego zawodnika w środku pola po prostu brakuje. No ale Marcin Szymczyk też w takiej rozmowie z Kibicami, no, który też on, o których też oni o tym, o tym wspominali, także właśnie wspominał, będziemy starali się jakoś w ogóle zaprosić w niedługim czasie pana prezesa, więc będzie też okazja tutaj porozmawiać z nimi, może wymienić się troszeczkę opiniami. On mówi, że dla niego priorytetem było utrzymanie tego tyłu, i to się faktycznie udało zrobić. Być może w którejś kolejnych kolejkach jeszcze jakieś wzmocnienie z przodu się pojawi. Z przodu, no i oczywiście także w, tej, w tym newralgicznym środku, środku pola. Cóż, no co nam pozostaje? Pozostaje nam dać panu prezesowi kredyt zaufania, bo, 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 bo czemuż nie miałby go Dostać. Pracuję teraz na swoje takie działaczowskie CV. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. Wiemy, że sytuacja jest trudna, finansowa także. Że pewnie gdzieś klub będzie mocno kombinował przy tym składzie. W składach na przykład stawiając czasami jakichś juniorów, żeby nabić te punkty do pro-junior. System i, i otrzymać z tego jakieś, jakieś pieniążki. Trudno wyrokować, chyba jakie są ambicje i możliwości KKS-u na ten sezon, bo druga liga to jest liga klubów po pierwsze z, z licznymi problemami. Poza tym, liga wydaje się, podobnie jak w zeszłym sezonie, mocno wyrównana i taka, że. No wiele rzeczy może się zdarzyć. Pamiętajmy, jest jeszcze nowość. Jeśli chodzi o rozgrywki drugiej linii, to znaczy miejsca 15-18 tak jak do tej pory będą oznaczały relegowanie do niższej klasy rozgrywkowej. Ale co ważne w miejsce 3 i 13 i 14 będą miejscami barażowymi. Baraże będą rozgrywane z zwycięzcami baraży trzecioligowców, ponieważ z trzeciej ligi także drugie miejsce może dawać premię gry w drugiej lidze. Te drużyny z trzecich miejsc będą rozgrywać takie jedno spotkanie takie między sobą, takie pan-regionalne, a potem właśnie zwycięzcy tych spotkań zmierzą się czy to z Olimpią, czy to z zespołem 13 czy 14. No więc tym bardziej tych miejsc takich tak zwanych nie dających niczego, będzie raptem 3, raptem 6 tylko w lidze, więc to, że w jednej kolejce ktoś może awansować do jednych baraży dających możliwość gry o pierwszą ligę, a po jakiejś porażce spadają do baraży, które oznaczają gry z ligowcami myślę, że to może być norma tego sezonu. No nie będzie maszyn oni tak naprawdę, tak, no bo ten te tych miejsc, które faktycznie nie dają nic, no jest niewiele. Liga jest wyrównana, ale jest jednak, wydaje się, mocniejsza niż w zeszłym sezonie. Jednak bardzo mocne zespoły spadły z pierwszej ligi, bo to jednak Sosnowiec pod Beskidzie, Bielsko-Biała, Resowia, która też już kilka lat gra na tym poziomie pierwszej ligowym. No niespodziewanie wygrała w Krakowie. Z... To z tym niespodziewanie, to nie przesadzajmy. Jednak przeskok trzeciej ligi, a pomiędzy trzecią ligą a drugą jest ogromny. I tutaj jednak same nazwiska grać nie będą, więc ja nie, nie forowałbym. Także ta, ta, ta wieczysta będzie z kandydatem do, do awansu. A biorąc pod uwagę, jak długo w ogóle zajęło i dojście do tego miejsca, w którym są. Przecież to wydawało się, że to jest projekt, który rokrocznie będzie awansować, a jednak ta wieczysta parę razy się gdzieś odbiła. Pamiętajmy, od że tam klik. jest bardzo niedoświadczony trener, trzeba Peszko. Zobaczymy. Jak... Teraz miał widzę łatwą sprawę, bo po prostu miał samograja. graja. Tak? No tutaj ten przeskok między trzecią a drugą ligą jest dużo większy. Zobaczymy, jak trener, za, trener Peszko zareaguje w momencie, kiedy nie będzie mu tak dobrze szło. Oczywiście, oje oczy to się wydarzy, tak? no bo może, być, mo, mo, może moje przewidywania będą yy, fałszywe i wieczysta tą ligę po prostu weźmie z marszu. Może też tak być. Wracając do tych zespołów, które awansowały, to tak jak mówię, to by to jest wieczysta. Jest. Wydaje mi się, że rekord bielsko biała w tej trudnej trzeciej lidze trzeciej grupie trzeciej, też zbudował dość mocny skład, i to nie będzie słaba drużyna. O Skolwinie już mówiliśmy parę, parę słów, że to bardzo dobre transfery w tym sezonie i, i taki pomysł na ten zespół. No i zostaje Pogon Rodzic Mazowiecki. Wydaje się, że z tych wszystkich czterech zespołów, które awansowały chyba najgorsza drużyna, ale no też która jeszcze niedawno grała w drugiej lidze, więc pewnie coś tam też tych punktów nałapią. No, no i po pierwsze wygrała ważne spotkanie z faworyzowaną na pewno Polonią Bytą, bo to już chyba można powiedzieć, że jakaś niespodzianka była. No, a, no i też trzeba pamiętać, że ta, ta grupa ta, tej trzeciej ligi wcale nie jest też taka słaba, na przykład rezerwy Legii miały bardzo dużą charakter. Nie, no to jest żeby... najgorsza grupa, zdecydowanie. Grupa pierwsza jest zdecydowanie najgorsza, te zespoły poniżej 10 miejsca to bardzo słabe, niektóre te Olimpia Zambrów, inne zespoły akurat tutaj... I pierwsza i druga grupa, uważam, że trochę nie dojeżdżają poziomem do pozostałych dwóch, tak? I do trzeciej i czwartej. Południe wiadomo, że jest zawsze silne piłkarsko. Tak. Także tutaj... ale, ale to trzeba pamiętać, że to rozmawiałem z ludźmi z Legii Warszawa im bardzo zależało, żeby te rezerwy awansowały w Warszawie, bo jednak widzieli w Warszawie to, że ta gra, chociażby w przypadku Lecha, Śląska, czy, czy ŁKS-u w tej, 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 tej lidze centralnej, drużyny rezerw ma swoje tutaj plusy dla, dla grywania tych piłkarzy, a jednak Olegi, powinnała się noga, to pogoń Rodzic Mazowiecki została tym zespołem, który awansował. Kończymy chyba nasze rozmowy o drugiej lidze, oczywiście będziemy do tego tematu jeszcze wracać. No cóż, zmiany, zmiany, zmiany także w, w zespołach tutaj naszych halowych się dzieją. Przede wszystkim ważna rzecz, bo to była kwestia, która budziła pewien niepokój kaliskich kibiców, czyli ten fakt, że MKS Kalisz, piłkarze ręczni, długo czekali na licencję na przyszły sezon, ale ta licencja ostatecznie została MKS-owi przyznana, więc drużyna MKS-u Kalisz rozpocznie Rozpocznie rozgrywki już na jesieni. No, i także jeśli chodzi o drugą, tutaj żeńską sekcję, za, czyli AWS Energa Szczepionko Kalisz, to tutaj najważniejszą zmianą, chociaż sporo także zmian, jeśli chodzi o skład personalny, widać, że drużyna Kaliska próbuje się wzmocnić, tak, żeby ten, to utrzymanie było pewnie łatwiejsze niż w zeszłym sezonie, gdzie w ostatnich meczach, czy w barażach trzeba było sobie je zapewnić. Mamy też nowego nową szkoleniowiec drużyny właśnie kaliskiej, jest to Monika Cholewa, dotychczas związana z drużyną z Jarosława. No i to także istotne, no Peter Krautmeier odszedł z klubu, chociaż nie jest to w żaden sposób nic zaskakującego, ponieważ już przy wejś, peś, przejściu do kaliskiej drużyny no była to po prostu przygoda na ratunek, przygoda na pół roku i Peter Kautmeyer w ogóle przystaje pracować w Polsce, na pewno gdzieś w Dania. To jest ten kierunek, gdzie szkoleniowiec był już AWS-u, energii Szczypiorno-Kalisz trafi. Krótko, jednak, oczywiście zarówno kobiety, jak i, jak, i, jak i mężczyźni w piłkę ręczną wrócili do treningów, ale pamiętajmy, że tutaj sezon halowy jeszcze jeszcze kilka tygodni będziemy musieli czekać na to, aż rozpoczną się te emocje związane właśnie z rozgrywkami: czy to piłki siatkowej, czy piłki ręcznej. Za to dzieje się, dziać się będzie bardzo wiele już od najbliższego piątku. Wielkie otwarcie kolejnych Igrzysk Olimpijskich. Tym razem, gospodarzem tej najważniejszej światowej imprezy sportowej, jest stolica Francji Paryż. I w tychże igrzyskach no mamy także swoje kaliskie akcenty. Są to akcenty pływackie Julia Majk oraz Piotr Ludwiczak. Ci pływacy wystąpią na igrzyskach olimpijskich. No, zwłaszcza Julia Majk, jeśli chodzi o tą pływacką sztafetę z jakimiś na pewno szansami medalowymi. No tak, myślę, że awans do finału olimpijskiego w tej sztafecie jest jak najbardziej możliwy. Tym bardziej, że ta kwalifikacja olimpijska już wywalczona jakiś czas wcześniej. Przynajmniej to jest sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym. Natomiast jej kolega klubowy z zespołu KKS 1925 Włókniarz Szkalisz Piotr Ludwiczak. On będzie startował w sprincie na 50 metrów stylem dowolnym. Jego wynik w, w Belgradzie dokładnie to było na, na Mistrzostwach Europy Dał mu kwalifikację olimpijską. Cieszyć może, że mamy kolejny raz kaliskie akcenty na olimpiadzie. Wiadomo, przez lata była to Marta Walczykiewicz, dzisiaj radna Rady Miasta Kalisza. To właśnie ona w ostatnich latach startowała na Igrzyskach Olimpijskich, więc to na pewno może cieszyć, że kolejne, tak jak mówię, kaliskie akcenty wystąpią na najważniejszej imprezie globu. Zachęcamy oczywiście do śledzenia Igrzysk Olimpijskich. Pewnie będziemy też w kolejnych programach o yy, olimpijskich zmaganiach informować. No życzymy oczywiście wszystkim polskim sportowcom, zwłaszcza tym z naszego regionu, samych sukcesów, aby te Igrzyska okazały się dla biało-czerwonych udane. Miejmy nadzieję, że udane okaże się także. Kolejny mecz KKS Ukalisz ze wspomnianą skrą Częstochowa. Spotkanie już w najbliższy piątek. Serdecznie zapraszamy oczywiście tradycyjnie na stadion przy ulicy łódzkiej. Miejmy nadzieję, że ta frekwencja w tym sezonie będzie. No, jak zawsze, trochę lepsza, chociaż oczywiście. Trudno powiedzieć o jakie cele będą grać kaliscy piłkarze. 17.30, 26 lipca, a więc właśnie można będzie przyjść na mecz, a potem sobie na przykład obejrzeć otwarcie igrzysk bo dopiero yy, po spotkaniu kaliskiej drużyny. Paweł Kazimierczak, jak zwykle, tradycyjnie, także i w tym sezonie będzie naszym, był moim stałym współprowadzącym. Być może to tak na razie po cichu zdradzę, że. Dojdzie do nas jeszcze trzeci prowadzący, być może będziemy po prostu trochę rotować ten skład, tak żeby no, Państwo nie znudzili się naszymi głosami, ale o tym będziemy jeszcze pewnie informować. A ja Tobie już, Pawle, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja również dziękuję, Kamil, i pozdrawiam wszystkich słuchających, i do następnego podcastu.